uczynią go do społeczności zbawionych. Wiemy, że każdy człowiek wraz z upływem czasu ma określony system wartości, ma hierarchię wartości, na szczycie której powinien stać Pan Bóg, Jego zasadą, przykazaniem, Ewangelium. Dziękujemy Panu Bogu, że między nami w jednej pamięci Mieczysław, który miał formowany system wartości. I te wartości wybierzmy i tych wartości prawdopodobnie. Modlimy się, jak powiadam, o to, aby Pan nam wieczny Bogu, by przyjął go do swojej światłości. Łączymy się także z rodziną, wyrażając nasze współczucie, naszą modlitwę w modlitwie. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej świętej obejrzeniu. Powiadam,